Witam w kolejnym odcinku z serii Top 10 i zapraszam na zestawienie 10 najlepszych broni w całym Elden Ring. Oczywiście, waszym zdaniem, ponieważ to wy tak naprawdę tworzycie tę serię głosując w ankietach, do których link znajdziecie zarówno w opisie tego filmu nie, i każdych innych odcinków, jak i w zakładce społeczności. W kolejnym materiale skupimy się na 10 najciekawszych bossach w Elden Ring, ale pod kątem samego designu. Przypominam, że również to, co mówię w tych odcinkach, tak naprawdę pochodzi z komentarzy, które zamieszczacie w ankietach. Także przedstawiam tutaj po prostu Wasze uwagi, Wasze spostrzeżenia i komentarze. A moi drodzy, jeśli Wam się film spodoba, nie zapomnijcie, proszę o zostawieniu kciuka w górę, a także zachęcam do subskrypcji i sprawdzenia poprzednich filmów, z top 10 których na kanale jest naprawdę całe mnóstwo. Link do playlisty będzie dostępny na końcu tego filmu, a także w opisie. Życzę wam miłego oglądania i czas na miejsce dziesiąte. Na którym to uplasował się niszczyciel Olbrzymów z wynikiem 8,2% wszystkich głosów oddanych w ankiecie. I o tej broni napisaliście, że jednym z takich jej największych atutów jest to, że skaluje się ona z siłą na najwyższym możliwym poziomie czyli na poziomie S. Dzięki czemu jeżeli mamy dobry build, czyli właśnie taki skupiony na sile, możemy one shotować nie tylko wielu przeciwników w całej grze, ale również nawet niektórych bossów, co jest naprawdę niesamowite. Na dodatek jest to broń, która tak naprawdę fantastycznie radzi sobie z wytrącaniem przeciwników z równowagi, zwłaszcza jeżeli wyprowadzamy atak z wyskoku. Natomiast ma też niestety wiadomo minusy, takie jak to, że chociażby jest bardzo powolna, no i wystawia naszą postać na ataki wrogów. Jeżeli walczymy z jakimiś szybkimi, na przykład bossami, jak chociażby z Maliketem, to możemy mieć niekiedy naprawdę spore trudności, aby go zabić, ale jeżeli trafimy wroga. To zazwyczaj nie ma czego zbierać i często nie kończy się to na jednym trafieniu, jeżeli taki delikwent jakimś studentem pierwszy cios przeżyje. Miejsce dziewiąte to kieł wasalnego rycerza 9,9%. O tej broni jeden z widzów napisał, że była to broń, którą wykorzystywałem przy moim pierwszym przejściu Elden Ring. Jest to przedmiot zadający naprawdę duże obrażenia. Oraz nakładający krwawienie, co przez większość gry jest naprawdę mocarne. Mimo oczywiście nerfów, które tam wchodziły w konkretnych patchach. Dużo osób też wskazywało na to, że wielką zaletą kława salnego rycerza jest jego atak specjalny, który powoduje taką niejako teleportację na chwilę pod yy, yy, takim chwilowym, jakby ukryciem, co jest yy, naprawdę świetne. No i dzięki czemu możemy też nie tylko doskoczyć do wroga, ale za chwilę się od niego dalić. To bardzo dobrze sobie radzi też. Do kontroli tłumu, do kontroli grup, nie? no, bo możemy dobić, skoczyć do grupy, dobić kogoś i odskoczyć, po prostu jednocześnie drugi raz atakując. No i jak najbardziej warto też wspomnieć, że jest to broń, którą możemy naprawdę bardzo wcześnie zdobyć. No i de facto może dobrze służyć do samego końca gry, o czym najlepiej świadczy moja postać wyzwaniowa, gdzie przechodziliśmy Elden Ring bez śmierci, właśnie z wykorzystaniem tej, oto, broni, tego miecza. A teraz. Miejsce ósme, na którym znajduje się skrzydło Astela. Niewiele większy wynik yy, niż yy, na miejscu dziewiątym, zdobył Kieł, bo skrzydło Astela to 10,2% wszystkich głosów oddanych w ankiecie. I napisaliście, że jest to, waszym zdaniem, broń lepsza niż znienawidzony Moonveil. Tylko ludzie nie zdają sobie trochę z tego jeszcze sprawy. W PvP, na przykład, jeżeli korzystamy ze skrzydła Astela, można po prostu doświadczyć tego, jak on potrafi być irytujący, kiedy na przykład napotkamy jakiegoś najeźdźca właśnie wykorzystującego taką, e, taką broń. Ładowany atak jest szybki, krótkodystansowy i ładnie wyprowadza z równowagi, więc czego chcieć więcej? Poza tym, naładowany do końca, wypuszcza dwa szybkie pociski, czego ludzie czasami też się mogą nie spodziewać, bo mogą nie znać tego zestawu ataków po prostu. Ten zakrzywiony miecz to naprawdę fantastyczny design i znakomita też propozycja dla osób, które chcą e, korzystać z Dual Wieldingu. Bardzo szybka, z mocnym atakiem, e, jako taką magiczną falą, co wygląda naprawdę niesamowicie. No i jeszcze ta umiejętność, czyli wybuchająca gwiezdna mgła. Która, którą zresztą możemy zobaczyć podczas walki z samym Astelem jako, wiecie, bossem, no to naprawdę wygląda fantastycznie, a przy okazji działa, więc to jest efektowne i efektywne. Natomiast Nebula, czyli właśnie ten specjalny atak, też warto połączyć sobie z talizmanem, który otrzymujemy po pokonaniu Aleksandra i wtedy podbijamy sobie naprawdę jeszcze niesamowicie obrażenia i jak to ktoś powiedział, potrafi zmieść każdego wroga, każdego bossa, i każdą grupę. <noise> Moi drodzy, czas na miejsce siódme i wielki miecz Gwiezdnej Plagi, czyli miecze Radana. 13% wszystkich głosów zadają dużo obrażenia i zachwianie równowagi przeciwników jest naprawdę codziennością. Bardzo łatwo jest... Właśnie kogoś dobić w ten sposób. Mają też bardzo przydatną umiejętność specjalną, która potrafi ściągnąć wrogów z konkretnego obszaru. Jednak główną zaletą jest fakt, że kiedy weźmiemy ten miecz w dwie ręce, to są to po prostu dwa miecze o wadze jedynie 20, co jak na wielkie miecze jest całkiem niezłym wynikiem. Jeśli ktoś chciałby korzystać z dwóch ciężkich mieczy na raz, no to właśnie zazwyczaj by mu nie starczyło dźwigła. a przy okazji tej broni nie ma takiego problemu. Pamiętajmy też, no zresztą cały ekwipunek po prostu dużo naprawdę waży, więc to może być całkiem sensowny pomysł na jakiś taki early game, jeżeli chodzi o wielkie miecze. Sam również tego korzystałem na swojej pierwszej postaci z Elden Ring, tak tylko dopowiem. Generalnie zadają naprawdę dużo obrażenia. Mają mocne tak obszarowy. Trzeba przyznać, że ciężko jest znaleźć jakąś lepszą propozycję, także myślę, że tutaj miejsce siódme jak najbardziej jest zasłużone. A teraz czas na miejsce szóste i kostur Azura. Słuchajcie, to jest Broń, która jest oczywiście no, przed, przewidziana głównie dla magów, 14,8% wszystkich głosów jest całkiem niezłym wynikiem, myślę. I tutaj jednak muszę przyznać jedną rzecz. Jest to chyba najskromniej opisana przez Was e, pozycja, chyba ze wszystkich odcinków, jakie mieliśmy w top 10, ponieważ napisaliście tylko jeden komentarz odnośnie tego kosturu, ale dużo osób go po prostu mm, i tak wskazywało. Także rozwinięciem tego wyboru jest zaledwie co, że, cytuję, jest bardzo dobry na magię. I to tyle, moi drodzy. No ja od siebie dodam, że naprawdę ma też niezbeskalowanie. Nie waży jakoś przesadnie długo, i naprawdę jest to jeden z ciekawszych na pewno kosturów, jakie można mieć. Również z niego korzystałem i polecam. A teraz czas na miejsce piąte. Widzę, że lubicie siłę, ponieważ miejsce piąte należy do Wielkiego Miecza po prostu wielkiego miecza. Napisaliście, że występował on w zasadzie w każdej grze From Software, jeżeli chodzi o Soulsy, i jest po prostu fenomenalny. Y tak naprawdę jest on bardzo też przewidywalny, tutaj warto nadmienić, ponieważ no, znamy go już, jeżeli graliśmy w poprzedniej gry i wiemy, jaki ma zestaw ataków. Charakteryzuje się również dobrymi statystykami, jest to idealna broń pod bilet na siłę przy okazji, bardzo łatwo i szybko można go zdobyć zaraz po stworzeniu postaci, w związku z czym możemy od razu skupić się na jego ulepszaniu i przejść w zasadzie całą grę tą bronią. A teraz prawie podium, czyli miejsce czwarte, należy do wielkiego miecza Ruin. 18,4% głosów. Miecz, a raczej wielka kamienna bryła, która wygląda niedorzecznie i wykonuje niedorzeczne rzeczy, jak piorunowe fale uderzeniowe. No, jest to waszym zdaniem najlepszy wielki miecz Weldrink, a przynajmniej zdaniem wielu osób. Jest to też broń, która charakteryzuje się naprawdę unikalnym designem świetnym skalowaniem z siłą. Fantastycznym po prostu mm, potencjałem do zadawania obrażeń, podobnie jak większość tej broni, które są w tym zestawieniu, ale także mają naprawdę interesujący atak specjalny czyli taką falę kamieni zadającą masę obrażeń, która też doskonale przewraca wrogów i otwiera nam kolejne okienko na wyprowadzenie ataków. No. Ma naprawdę genialne statystyki, więc, jeżeli ktoś tutaj tworzy postać skupioną na sile, to myślę, że może postawić spokojnie na wielki miecz ruin i być pewien, że ta broń nigdy go nie zawiedzie. A teraz, moi drodzy, czas na podium i miejsce trzecie, które należy do. Moonvale 23% głosów. Bardzo silne ataki specjalne. To kolejna wszechstronna broń w tej ankiecie. Szybkie ataki, potężne obrażenia oraz atak dystansowy. Bardzo fajna propozycja dla postaci hybrydowych z magią e, dzięki temu, że skaluje się z inteligencją oraz e, ma też naprawdę bardzo szybki, specjalny atak, e, który również e, charakteryzuje się wielkimi obrażeniami. Mm. Naprawdę jest to świetna kontra do wszystkich mega szybkich wrogów. Możemy sobie dzięki temu, że korzystamy z Moonveila, otworzyć po prostu walkę, stworzyć więcej okienek, kiedy możemy zaatakować kogoś bez ponoszenia obrażeń. No, na przykład takim mm, młotem, powiedzmy, z miejsca 10, czyli niszczycielem olbrzymów. No, nie możemy tak często atakować, jak chociażby Moonveilem i w niektórych sytuacjach po prostu to może robić ogromną różnicę. Jest to mocna, szybka... Wywołująca krwawienie, które zresztą jest OP, Feldnerik, nadal, waszym zdaniem. Broń, która też charakteryzuje się tym, że jej atak specjalny jest lepszy niż wiele zakręć, zakręć w ogóle w grze, co też jest naprawdę warte wspomnienia. W sumie, jak ktoś nie gra magiem, to może tylko trochę podlewelować inteligencję i ma bardzo dobrą broń pod właśnie zręczność, bo to jest taka hybryda taki miks zręczności właśnie i inteligencji. No i wtedy jakby macie od razu opcję walki dystansowej. Bez konieczności inwestowania zasobów w kostur, bez zajmowania sobie u dźwigu postaci, bez zajmowania slotów, czarów i tak naprawdę nie musicie się przełączać między jedną bronią a drugą. Wszystko macie w jednym miejscu. Oczywiście to jest tylko jeden atak magiczny, nie? ale jakby jak jakiś przeciwnik jest na przykład wrażliwy na magię, no to jest to już naprawdę fantastyczne rozwiązanie. A teraz, moi drodzy, czas na miejsce drugie, które należy do. Rzeki krwi, 24,2% wszystkich głosów, daleki zasięg z ataku specjalnego i naprawdę przepotężne obrażenia od krwawienia. Wystarczy de facto spamować przyciskiem L2, czyli tym odpowiedzialnym za właśnie ataki. No i można już e, powiedzieć, że mamy w rękach najpotężniejszą broń w l -Ling. a przynajmniej tak uważa prawie 1,4% ankietowanych. <grych> Także jest to, myślę, że całkiem niezła grupka. Jak na to, ile broni jest w ogóle w Elden Ring, no to tę broń wybrało mnóstwo osób. Waszym zdaniem znerwienie tej broni wcale jeszcze tutaj nie pomogło i nie poszło to wystarczająco daleko. Wspomniana katana najczęściej. Tak naprawdę no, nie może istnieć w ogóle bez krwawienia, a ta tutaj to zadaje właśnie kolosalne wręcz obrażenia. Jest przez wiele osób wręcz znienawidzona, ale nie można jej odmówić, że jest naprawdę arcypotężna i jest trochę takim, takim symbolem wręcz walki z innymi graczami w Elden Ring. Na pewno jest to jedna z najpopularniejszych broni swojego czasu, przynajmniej jak też kojarzę, tutaj tak od siebie to powiem, bo naprawdę co się nie spojrzało, to albo widzieliśmy Moonvale, albo żakę krwi w akcji. Ale, moi drodzy, zwycięzca może być tylko jeden. Czas na miejsce pierwsze, na którym zdecydowanie uplasowało się bluźniercze ostrze. Blasphemous Blade. 29,6% głosów oddanych w ankiecie. No niemalże co trzecia osoba wybrała bluźniercze ostrze i zobaczmy, co o tym napisaliście. Waszym zdaniem, samo leczenie poprzez zabijanie wrogów, ale także ze sprawą samego popiołu wojny jest po prostu genialne. Dodatkowo ta broń charakteryzuje się dużym stagerem, co oznacza, że z wielką łatwością jest w stanie wytrącić przeciwnika z równowagi, no i dzięki temu możecie po prostu wykonać albo atak krytyczny, albo go tam jeszcze trochę pobić. Potężny damage, odnowa punktów zdrowia przy zdolności. No, to, to są rzeczy, które naprawdę charakteryzują ten, ten miecz i go wyróżniają na tle wszystkich, nawet broni, które tutaj zostały. Przytoczone w tym odcinku, ale także jest na tyle nieźle w przypadku tej broni, że jeżeli ktoś zginie w waszej okolicy, to i tak odzyskacie trochę punktów zdrowia. Tutaj wliczają się w to zarówno mimik, jak i struga, także to też warto mieć na uwadze. Jest to po prostu rewelacyjny miecz do buildów pod wiarę. Dużo obrażenia, w dodatku, atak specjalny, jak wspomniałem, który was potrafi leczyć. To jest naprawdę genialne i leczenia nigdy za wiele. Tutaj warto nadmienić, że te obrażenia są nie tylko fizyczne i są na naprawdę wysokim poziomie, ale również i ogniste. Dlatego, jeżeli jakiś przeciwnik ma akurat jeszcze podatność na ten żywioł, to może się naprawdę nieźle to wszystko układać w trakcie walki. Skalowanie z wiarą jest niezłe, dzięki czemu jest to doskonała propozycja dla osób, które korzystają z inkantacji. Jedynym minusem w sumie to jest dość wolne kastowanie specjalnej umiejętności, przez co walka z szybkimi bossami może być ciężka, czego jeden z widzów doświadczył, szczególnie na Malikecie, jak to zaznaczył. Podsumowując, słuchajcie, dobre obrażenia. Bardzo silny popiół wojny, wyjątkowy efekt specjalny na tej broni, można powiedzieć, czyli właśnie to leczenie z zabitych wrogów. No, jest to coś genialnego dla każdego, kto tworzy postać skupioną na sile i wierze. Także kolejna. Bardzo ciekawa i interesująca propozycja dla takiej hybrydy, tak naprawdę, co dość mocno jest premiowane właśnie w Elden Ring, jak widać chociażby po tym odcinku. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie o stawieniu kciuka w górę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję nie tylko za wypełnienie ankiety, ale również za dopisanie do niej swoich rozbudowanych komentarzy, dzięki czemu właśnie mógł powstać ten odcinek. Pamiętajcie o tym, że kolejnym filmem będą najciekawsi bosowie w Elden Ring. Tutaj, oczywiście, możecie też pisać w komentarzach, jakie macie Wasze propozycje, ponieważ ta ankieta już akurat jest zamknięta. Natomiast, dlatego, że ona była dużo, dużo do przodu robiona, i później było opóźnienie właśnie z tą serią, i nie było przez 2 albo 3 lat, miesiące. Natomiast, na kolejnym odcinku, już postaram się tę ankietę otworzyć, i jeśli macie właśnie. Waszych jakichś najciekawszych bossów Elden Ring, to piszcie proszę w komentarzach tutaj pod tym filmem. Ja i tak będę musiał to wszystko podliczyć ręcznie, także nie ma problemu. Umówmy się, że do końca tego tygodnia będę zbierał te komentarze. A tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, i zachęcam raz jeszcze do sprawdzenia poprzednich odcinków Stop 10, które lada moment pojawią się na ekranie i będziecie sobie mogli kliknąć właśnie w playlistę z tymi filmami. I cóż, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to co robi i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link zdaniesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.